Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa. Wycinanie drzew w mieście zawsze budzi sprzeciw mieszkańców, nawet gdy jest całkowicie uzasadnione. Trudno powiedzieć, jak było w tej sytuacji. No proszę, to jest widok naszego miasta Bolesławca, jak o nas ADM w Bolesławcu dba. O nasze środowisko, gdzie pościnali takie piękne drzewa, jak tutaj rosła lipa, tutaj akacja była. W jeden dzień, 15 minut pościnali. Wczoraj mówiłem, żeby nie cieli, to odwracali się ode mnie, wariata, nadgada się ze mną nie chcieli. Pościnali, jak to wygląda? Zasłaniało te mury, co? Nie, jak to? Jak SS-mani normalnie się zachowali. Jak te mury wyglądają? Otynkują to? Mieszkańcy kamienicy przy Wybickiego 15 są oburzeni tym, co się stało. Duże, zdrowe drzewa nie tylko odmieniały wygląd tego podwórka, stanowiły też małą namiastkę przydomowego ogrodu. Żeby ona chociaż była uszkodzona, tam gałęzie się sypały, to ona zdrowa była jak, nie wiem, tam pachniało w lipcu, jak się siadło, to aż pachniało tutaj przyjemnie siąść. Tutaj z tych budynków przychodzi tutaj, żeby sobie ludzie usiąść i kawę wypić. Próbowałam dociec, dlaczego te drzewa zostały wycięte, komu przeszkadzały. Okazało się, że w listopadzie do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wpłynął wniosek od jednego z użytkowników pobliskich garaży. Zgłasza, że drzewa te zagrażają w znacznym stopniu budynkowi przy Wybickiego 15 i tym budynkom przyległym do tego budynku i stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci, które bawią się w obrębie niewielkiego podwórka przy tej posesji na Wybickiego. Tu zastanawia fakt, że właściciel garażu przylegającego do tego właśnie muru z drugiej strony nie przebywa na tym podwórku, bo mieszka w innej części miasta. Trudno uwierzyć, żeby drzewa zagrażały jego życiu. Mieszkańcy kamienicy nie rozumieją, że ktoś, kto tu nie mieszka, może mieć taki wpływ na to, co dzieje się na ich podwórku. Są rozżaleni, że stracili swoją ulubioną akację i lipę. Zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Andrzej Kuriata przekonuje, że decyzja prezydenta o wycięciu tych drzew nie była podjęta za biurkiem. Najpierw sprawę zbadała komisja. Komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Rady Miasta, Społeczny Strażnik Ochrony Przyrody, Leśniczy Lasów Komunalnych, przeprowadziła wizję lokalną i przychyliła się do wniosku i opinii zarządcy terenu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, że drzewa są spróchniałe, zagrażają konstrukcją budowli. Ta budowla to wolnostojący mur, pozostałość po starym budynku. Mieszkańcy Przewybickiego rozsądnie pytają, może w takiej sytuacji warto rozebrać stary, brzydki mur, który zabiera światło, a nie ścinać zdrowe drzewa. Na pewno tym tematem się zajmę i będę na Wybickiego 15, żeby to zobaczyć, jak to wygląda po wycięciu tych drzew. Niestety na wszelkie decyzje jest już za późno. Po drzewach pozostało tylko to. Do ekologii dzwoniłem, do Bolesławca, no to tam z tym panem co jeszcze można było porozmawiać. Mówił, rób pan coś. Ja mówię, co pani, to pani coś robi, mówię, tutaj pół godziny drzewa nie ma. Mówię, to co, że ktoś później będzie odpowiadał, to co mi to da, jak drzewa nie będzie? A dzwonił pan do MZGM-u? No teraz dzwoniłem, no to jest narada, to ta pani na radzie, bo chciałem zobaczyć, kto tą decyzję głupią podpisał, czy w ogóle ta decyzja jest. Przecież tak nie może być. Bolesławiec na targach turystycznych w Berlinie. Do Berlina zjechało ponad 10 tysięcy wystawców reprezentujących 180 krajów. Obecne są narodowe organizacje turystyczne, biura podróży, sieci hotelowe, przewoźnicy i towarzystwa ubezpieczeniowe. Targi w Berlinie odbywają się po raz 37. W zeszłym roku odwiedziło je ponad 130 tysięcy osób. Oprócz samych prezentacji organizowane są seminaria, na których można podyskutować z ekspertami z całego świata. Teren targów jest ogromny. Na kilku hektarach znajduje się kilkadziesiąt budynków, które trudno zwiedzić w jeden dzień. Polsce zależało na tym, by turyści przekonali się, że jesteśmy wszechstronni. Prezentowały się zespoły tańca nowoczesnego. Nie zabrakło też ludowości. Co robią na targach przedstawiciele Bolesławca? Zachęcamy turystów, przedstawicieli biur podróży do odwiedzenia naszego miasta. Temat rozmów na naszym stoisku jest wciąż ten sam. To już kilka osób nas odwiedziło z pytaniem oczywiście przede wszystkim o ceramikę, o możliwość zwiedzenia zakładu ceramicznego. No i oczywiście od razu usiłujemy też namówić, żeby się zatrzymali przynajmniej na jedną dobę w Bolesławcu. Na targach byli również przedstawiciele Urzędu Miasta, wśród nich prezydent Piotr Roman.
A przyjechaliśmy też po to, żeby podpatrzeć, poduczyć się i zastanowić się nad tym, jak rozwijać tę ofertę w przyszłości, w następnych latach. Myślę, że będzie ona coraz bogatsza. No właśnie, władze planują na przyszły rok rozmaicić prezentację naszego miasta, bo jak przekonaliśmy się na targach, trzeba się mocno starać. Każde miasto, by zwabić turystów, próbowało czymś ich zaskoczyć. O różnych pomysłach na promocję powiemy szerzej w specjalnie przygotowanym programie. A ten klub już nie istnieje. Wchłonął go swego czasu Bolesławiecki Klub Sportowy. Po noworocznej inauguracji roku piłkarskiego przez zawodników i sympatyków Bolesławieckiego Klubu Sportowego środowy mecz był pierwszym w tym roku meczem piłkarskim w Bolesławcu rozegranym na Zielonej Murawie. Znakomita pogoda i nieźle przygotowane boisko dawały możliwość zaprezentowania pełni umiejętności obu drużynom. Rozegrany mecz był ćwierćfinałem Pucharu Polski na szczeblu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze. Szczęśliwe zwycięstwo po beznadziejnej grze naszego zespołu. Gratuluję gospodarzom za bardzo ambitną postawę. Goście nie byli zadowoleni ze swojej gry, a ich nastroje popsuł też fakt otrzymania przez jednego z czołowych zawodników kolejnej żółtej kartki, która odsunie go od następnego meczu. Bolesławianie zagrali natomiast dobry mecz, a tego jedynego gola stracili po błędzie bramkarza. Drużyna wykazała się dużą wolą walki, nie chciałbym nikogo wyróżniać, lecz zasługują na dobrą ocenę cały zespół. Powoli ruszają rozgrywki piłkarskie i niebawem sezon ligowy będzie w pełni. Bobrzanie, mimo przegranej, zafundowali nam udane rozpoczęcie sezonu. Oby więcej było takich meczów na bolesławieckich stadionach. I kilka spraw, które były dość istotne dla mieszkańców swego czasu. Jak twierdzi właściciel pawilonu, umowa z inwestującym sąsiadem zakładała całkowite wyremontowanie przez stację paliwową schodów. Plany jednak pokrzyżowały koszty. Okazało się po wstępnych ustaleniach, że koszt remontu tych schodów, tak jak zakładano pierwotnie, jest tak duży, że firma Shell się zastanawia. Dlatego poszukujemy w tej chwili rozwiązań takich troszeczkę tańszych. My ze swojej strony sami nie jesteśmy w stanie tego wykonać, dlatego porozumiewamy się z naszym sąsiadem. Porozumienie co do dalszych losów schodów jest zasadne, ponieważ stacja paliw jest właścicielem połowy tego mało atrakcyjnego elementu architektury. Na pewno doprowadzimy do tego, żeby te schody wyglądały lepiej niż w tej chwili. Odstraszający swoim wyglądem Bolko powoli zaczyna zmieniać swój wizerunek. Powodem jest malowana elewacja. Szczególną ostrożność trzeba zachować na skrzyżowaniu ulicy Jeleniogórskiej z Podgórną. Tam trwa poszerzanie ulicy Jeleniogórskiej i modernizacja sygnalizacji świetlnej. Powodem jest zamiar wprowadzenia osobnego pasa dla pojazdów wjeżdżających do Bolesławca od strony Jeleniej Góry i skręcających w prawo. Ma to uchronić kierowców przed częstymi blokadami, które zdarzały się na tym odcinku. Do zmiany organizacji ruchu dostosowywana jest sygnalizacja świetlna. W związku ze zmniejszonym natężeniem ruchu prawdopodobnie zostanie zmieniony program sterujący sygnalizacją. Jak informuje prowadzący inwestycje z ramienia Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Marek Brzeziński, prace mają zakończyć się do 30 czerwca. W planach było jeszcze zrobienie nowej nawierzchni, ale odłożono to ze względu na planowane przez miasto prace kanalizacyjne w przyszłym roku, uzasadnia inwestor. Za modernizację Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu zapłaci 285 tysięcy złotych. Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na zagrożenie, jakie stanowią dachówki w jednym z budynków przy ulicy Tyrankiewiczów. Dachówki spadają. Nie w każdym miejscu stanowią zagrożenie, ale te wiszące nad chodnikiem nie dają pewności, że pozostaną na dachu. Budynek jest własnością prywatną. Urząd miasta zwrócił się do właściciela o usunięcie zagrożenia. Właściciel zapewnił, że się tym zajmie. Niedawno emitowaliśmy archiwalny materiał o zarzutach Sojuszu Lewicy Demokratycznej wobec Komitetu Wyborczego Piotra Romana z wyborów w 2002 roku. Oto materiał z odpowiedzią na tamte zarzuty. Kazimierz Sas przedstawił komisarzowi wyborczemu 7 punktów, w których opisano sytuację rzekomo łamiące prawo wyborcze. Łamania prawa miało się dopuścić Forum Samorządowe Ziemi Bolesławieckiej, z którego w wyborach samorządowych startował obecny prezydent Piotr Roman. Chcę Państwu pokazać postanowienie komisarza wyborczego, który mówi o tym, że przyjmuje bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Forum Samorządowego Ziemi Bolesławieckiej. Takie skwitowanie działalności Komitetu Wyborczego jest jednoznaczne z uznaniem prawidłowości i zgodności z prawem wszelkich jego działań.
Wśród zarzutów stawianych w piśmie Kazimierza Sasa są przede wszystkim takie, które podważają prawidłowość finansowych rozliczeń w kampanii wyborczej Forum Samorządowego. Jest tutaj sporo zarzutów dotyczących niemalże przestępstw wobec wyborów, więc też chcę Państwa poinformować, że zamierzam wystąpić na drogę sądową wobec pana Kazimierza Sasa za formułowanie po raz kolejny fałszywych oskarżeń. Wojewódzki komisarz wyborczy skwitował działalność Forum Samorządowego 3 kwietnia. Komitet ten nie został dotąd powiadomiony o dalszych losach doniesienia Kazimierza Sasa. A tych rozgrywek piłkarskich nie ma już w Bolesławcu. Ubiegłoroczny zwycięzca rozgrywek IBF pokonał Lech Warp, grający w jednej drużynie ze Stowarzyszeniem Przemiana 3-1. Urząd Miasta grający wspólnie z PWiK wygrał z Baderem także 3-1. W sobotę jednostka wojskowa pokonała 2-1 kopalnie gipsu i anhydrytu Nowy Ląd. Po dotychczasowych meczach prowadzą zakłady ceramiczne Bolesławiec, zwycięzca sprzed 2 lat. Na drugiej pozycji jest ubiegłoroczny lider IBF. Trzecie miejsce zajmuje Bader Polska. Na czwartej pozycji plasuje się jednostka wojskowa, dalej PWiK z Urzędem Miasta i Lech Warp z Przemianą. Tegoroczna liga rozpoczęła się w kwietniu. Ostatnie mecze zostaną rozegrane pod koniec czerwca. W najbliższą sobotę o godzinie 10 Lech Warp z Przemianą zagrają przeciwko PWiK, grającemu wspólnie z Urzędem Miasta. O 11.30 zakłady ceramiczne zmierzą się z kopalnią gipsu i anhydrytu Nowy Ląd, a o 13.00 jednostka wojskowa zagra z IBF-em. Ligę międzyzakładową organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. A teraz zapraszam Państwa na festyn przedszkolny. Było to, co na festynie być powinno. Dobra pogoda, muzyka, piknikowe przysmaki, konkursy i oczywiście nagrody. Pierwszą mumię już widzę. Brawo dla dziewczynek w czarnych bluzeczkach i czapeczce. No myślę, że oklaski dla nich. Tymczasem pojawienie się policyjnego wozu na dobre wyłączyło z zabawy kilku przyszłych policjantów. Najbardziej pożądane miejsce za kierownicą było ciągle oblegane. Do rywalizacji w konkursie plastycznym stanęły dziewczęta. Tu konkurencja była spora, a tematem ulubione zwierzę. Do malowania portretu dorośli wybierali profesjonalistę. Bolesławcu nie ma właściwie co z dziećmi zrobić. Przyjechały do mnie dzieci, poszłyśmy na Asnyka. No niestety zrujnowane wszystko i nie ma właściwie co z dziećmi zrobić. Żeśmy słyszały, że tutaj jest festyn, żeśmy przyszły. Zaczyna się bardzo przyjemnie. I przyjemnie było, ale niewielu maluchów z tego skorzystało. Być może po prostu informacja była za słaba, za mała reklama. Być może tutaj to troszeczkę się do tego przyczyniło. Niemniej jednak wszystkie przedszkola były o tym poinformowane, że taki festyn jest. No, troszeczkę dzieci przyszło. Myślę, że następnym razem będzie tego znacznie więcej. Był to pierwszy festyn małego przedszkolaka. Organizatorzy za rok zapowiadają kolejny. Saturator to pojęcie niewiele już cokolwiek mówi, zatem przypomnijmy to sobie. Jeszcze kilkanaście lat temu pan Andrzej był jednym z kilku posiadaczy saturatorów w Bolesławcu. Od 6 lat jest jedynym, który proponuje soki z urządzenia. Jest z nim związany od czasu, gdy blisko 20 lat temu przeszedł na rentę. Tak, słyszałem, że w innych miastach też już zrezygnowali właśnie. We Wrocławiu w ogóle nie ma, w Legnicy nie ma. Dla pana Andrzeja saturator to możliwość dorobienia do skromnej renty. Była to taka jedna pani tutaj u mnie z Australii, która przyjechała 22 lata, nie była w Polsce. I jak zobaczyła ten saturator, to powiedziała, że nie chce mi się pić, mówi, ale jak zobaczyłem saturator, to muszę się napić. To dała mi jeszcze pudel australijskie i mówi, bez reszty, mówi, to na szczęście. Saturator nie oparł się zmianom. Zamiast szklanek, plastikowe kubki. Obok saturatora nie przechodzą obojętnie dzieci, ale z pianką. To jedyne wymaganie, jakie mają. Nawet jak przyjdą i pieniążków to nie mają, to żal mi, aż serce się kroi, to dam za darmo właśnie. Przyszłość saturatora zależy od 2 szklanek słoików, na które pan Andrzej szczególnie uważa. To 2 ostatnie z 10, które posiadał. Gdyby je stracił, to nowe trzeba by było robić w hucie na specjalne zamówienie, a to spory wydatek. Niektórzy zapewne znają pana Andrzeja z jego działalności sportowej. Warto wspomnieć, że kiedyś był bokserem sekcji bolesławieckiej i wrocławskiej gwardii. I doszliśmy do lipca, a wtedy czas na Bluesa nad Bobrem. Tak rozpoczęły się 17 lat temu warsztaty muzyczne.
Jeszcze dzisiaj dojeżdżali do Bolesławca chętni do wzięcia udziału w warsztatach muzycznych. W sumie weźmie w nich udział ponad 130 osób, które będą szkolić swoje umiejętności w klasach o profilach. Gitara akustyczna, basowa i elektryczna, organy Hammonda, harmonika ustna, perkusja i wokal. Wykładowcami na warsztatach są uznani już muzycy, którzy najczęściej pojawiają się na bolesławieckiej imprezie kolejny raz. Jednym z nich jest wrocławianin Artur Lesicki, który poprowadzi klasę gitary elektrycznej. Z dużą przyjemnością zawsze przyjeżdżam tutaj, są to naprawdę wyjątkowe warsztaty. A wiem co mówię, ponieważ właściwie uczę co roku na kilku warsztatach, w tym roku już byłem na dwóch w różnych miastach. Jak pan właśnie ocenia tutaj te warsztaty bolesławieckie, w ogóle całą imprezę, bo to są nie tylko warsztaty, również koncerty? Przede wszystkim jest tu atmosfera, której nie ma nigdzie. Naprawdę mówię to z czystym sumieniem. Świetna atmosfera, generalnie bardzo, bardzo dużo młodych gitarzystów, poziom przeważnie jest też całkiem niezły. Bardzo przyjemnie się pracuje. W grupie wykładowców od kilku lat są też muzycy mieszkający w Bolesławcu. Aleksandra Sozańska-Kut prowadzi na warsztatach klasę wokalu, natomiast Wojciech Szajwaj szkoli adeptów gitary elektrycznej. No jest to naprawdę duży spęd, mnóstwo ludzi przyjeżdża z tego kraju. I cieszy to, że w takim niedużym mieście jak Bolesławiec tyle ludzi się z całej Polski, z całego tego świata muzycznego pojawia. Zawsze jak pan bierze udział w tych warsztatach, ma pan kontakt i z warsztatowiczami, i z wykładowcami, którzy tutaj przyjeżdżają. Jak pan ocenia ich odczucia, jak oni oceniają tę imprezę? Myślę, że przyjeżdżają tutaj naprawdę z tą młodzieżą powalczyć, są pełni entuzjazmu i lubią to, że przyjeżdżają i tych uczestników jest bardzo dużo, także czują się potrzebni. Warsztaty odbywać się będą w trzech miejscach. W Państwowej Szkole Muzycznej, Młodzieżowym Domu Kultury oraz w Starym Teatrze. Ta część imprezy nie będzie dostępna dla widzów, ale codziennie o 21:00 w klubie festiwalowym przy ulicy Łasickiej odbywać się będą jam sessions, w którym uczestniczyć mogą również widzowie. Spotkanie z wykładowcami warsztatów będzie zaś możliwe podczas sobotniego grillowania w rynku, organizowanego przez bolesławiecki Megaportal. Podczas inauguracji tegorocznego Bluesa nad Bobrem ogłoszono dwa konkursy dla uczestników warsztatów muzycznych. Konkurs na najmilszego warsztatowicza oraz konkurs o nagrodę imienia Michała Kobusiaka dla najlepiej zapowiadającego się gitarzysty. Były już dzisiaj dwa materiały o piłce nożnej. Obejrzyjmy i trzeci, dotyczący najwyższej w mieście ligi rozgrywkowej. W piątek seniorzy zagrali przeciwko juniorom starszym. 4-2 dla pierwszej drużyny BKS-u. Takim wynikiem zakończył się mecz. Miał na celu sprawdzenie umiejętności piłkarzy obu drużyn. Ten okres przygotowawczy krótki, ale w miarę uważam, że jesteśmy przygotowani. No i szykujemy się już w środę do pierwszego meczu. Myślę, że wszystko właśnie się okaże. A walka będzie o sporą stawkę dla zespołu, bo o czwartą ligę. Przeciwnikiem BKS-u w jutrzejszym meczu będzie Apis Jędrzychowice. Nie znam tego rywala, prawdę mówiąc. Nie widziałem go ani razu jeszcze. Zobaczymy. Beniaminek na pewno będzie walczył. Walkę zapowiadają też juniorzy starsi BKS-u, także Beniaminek, ale w Dolnośląskiej Lidze Juniorów. Od niedawna pod opieką nowego, ale znanego piłkarzom trenera. Henryk Kusojcz zastąpił Mirosława Szapiela. Jest impuls do pracy. Ci chłopcy chcą i mam nadzieję, że ta nasza wspólna działalność przyniesie efekt w postaci bezpiecznego miejsca w klasie Dolnośląskiej Ligi Juniorów. A to bezpieczne miejsce zdaniem trenera to 12. pozycja. Każde oczko wyżej to, jak dodaje, większa satysfakcja. Nie bez znaczenia dla samopoczucia zawodników jest zakup nowego sprzętu dla klubu. W ramach, że tak powiem, moich doświadczeń dotychczasowych z tej pozycji chciałem bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim prezydentowi miasta, który wyraził swoje zatroskanie tym, co się dzieje w sporcie. Intensywnie włączył się do pracy BKS-u i to jest widoczne. Teraz kibice czekają na widoczne efekty gry zawodników. Już 27 sierpnia w środę juniorzy zmierzą się z Chrobrym Głogów. Mecze na Stadionie Miejskim o 15 i 17.15. A teraz zawody pływackie, ale tym razem rozegrane na odkrytych basenach. Dawno już takich u nas nie było. Pokonywali 50 metrów, czyli jedną długość basenu. Kordian Różnicki, płynący w kategorii do 9 lat, na pokonanie dystansu potrzebował bez 0,03 sekund. Vanessa Piotrowska, zwyciężając w kategorii do 11 lat, przepłynęła w czasie 34 sekundy i 10 setnych. W tej samej kategorii Michał Jagielski osiągnął czas 1:08.66. Magda Hunc w kategorii do 15 lat na pokonanie 50 metrów potrzebowała 36 sekund i 53 setnych.
Dębiński Maciej w kategorii do 21 lat przypłynął z czasem 26,57. Norbert Niewiadomski w kategorii do 29 lat 28 sekund. Rafał Piotrowski 29,19. Tym razem, tak jak zapowiadał, pokonał córkę o prawie 5 sekund. Były to ostatnie zawody w ramach otwartych Mistrzostw Bolesławca. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w najbliższą niedzielę o 16:30 na bolesławieckim rynku. Wówczas nagrodę odbiorą tegoroczni mistrzowie Bolesławca we wszystkich konkurencjach zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. To teraz lekkie cofnięcie do maja, a wtedy zdarzały się swego czasu pierwszomajowe festyny. Tradycyjnie już z okazji 1 maja Bolesławiec odwiedził, tym razem jako minister obrony narodowej, Jerzy Szmajdziński. Jego przybycie przerwało na chwilę zabawę. Minister przypomniał o smutnej rzeczywistości. Dookoła nas jest wielu ludzi, którzy żyją w niedostatku, nie mają komfortu podstawowego. Rozejrzyjmy się, bądźmy wobec swoich przyjaciół, sąsiadów i znajomych bardziej przyjaźni, bądźmy tymi, którzy wyciągną do nich pomocną dłoń. Jerzy Szmajdziński otworzył festyn tradycyjnie. Niech się święci 1 maja. Wszystkiego dobrego. Na bolesławiecki festyn przybyli również inni parlamentarzyści, posłowie Michał Turkiewicz, Olgierd Poniżnik i senator Jerzy Cieślak. Po części oficjalnej przyszedł czas na przypomnienie sobie, jak smakują festynowe kiełbaski, cukrowe waty i piwa z plastikowych kubków. Największe atrakcje muzyczne czekały na młodzież. Wśród wykonawców znalazły się zespoły takie jak Twister Band, Bunt, Waterloo Classic i oglądany właśnie przez Państwa, a bardzo entuzjastycznie przyjęty przez widzów, Sumptuastic. Dużo młodsza młodzież szukała rozrywki poza sceną i widownią, a oferta dla tej kategorii wiekowej była, jak widać, naprawdę bogata. Dorośli zaś mieli m.in. okazję sprawdzić, tak jak przewodniczący SLD, swoje możliwości fizyczne. Pierwszomajowy festyn rozpoczął nie tylko sezon, ale i 5-dniowy cykl zabaw w Parku Wareńskiego. Po święcie pracy o pracy naprawdę można zapomnieć. I przypomnienie żywego niegdyś konfliktu, który rozgrzewał parafian z ulicy Ceramicznej. Czy to nazwać konfliktem? Ja bym tak nie nazwał, bo ja nie jestem człowiekiem konfliktu. Ja jako duszpasterz, obywatel i ksiądz tej miejscowości chciałbym tę sprawę załatwić ugodowo. Bo ugodowo trzeba wszystko załatwiać, nie konfliktowo, ale ponieważ dobre słowo, życzliwość, uprzejmość nie trafia do świadomości pewnych ludzi, a sprawiedliwości musi stać się zadość. Parafia na czele z duszpasterzem jednego się domaga i prosi drogę do kościoła, bo nie ma takiego kościoła tu w okolicy, nigdzie, najstarszego kościoła, którego początki datuje się z 1270 roku, żeby był pozbawiony dojścia do kościoła. I tego się domagamy. Ktoś popełnił błędy w urzędach miejskich czy powiatowych i za te błędy niech ponosi dzisiaj konsekwencje. Głosy idą, że komuna wraca. Nie. Za komuny nie pozwoliłby sobie nikt, żeby taka była sytuacja, żeby nie było drogi dojazdowej do kościoła. Proszę sobie wyobrazić, mamy inwalidów na wózku. Tymi schodami ludzie są wnoszeni. Ile to może trwać? Bariery? Pytam się, gdzie? Ma być likwidacja? Nie. U nas się stawia je. Proszę zobaczyć, czy w tej chwili w dalszym ciągu rozbiera ten pan. Bezpodstawnie zamknął bramę. Nawet ten odcinek. Dzisiaj kostkę wyciąga. Pytam się, to są nasze pieniądze za kostkę. Parafian. Gdzie? Kto za to odpowie? Nie mając nadziei na pozytywne rozwiązanie, ksiądz wraz z parafianami chcą, żeby sporna kwestia została rozstrzygnięta przez sąd. Świadkami są parafianie, że spełniłem życzenia pana Lachowskiego i w imieniu własnym pana Lachowskiego publicznie w tej świątyni przeprosiłem. I sądzę, że z panem Lachowskim nie można dojść do ugody. Trzeba wystąpić tak, żeśmy zrobili, na drogę sądową.
Tymczasem dla niektórych parafian dotarcie do kościoła to naprawdę poważny problem. O, ja powiem swojej mamusi, po prostu tutaj, jak przyjechała jeszcze z Jugosławii, ciągle do tego kościoła chodzi. W tej chwili jest paraliżowana na wózku, przewożę, przynajmniej w niedzielę. Teraz w tej chwili i majówki, czy ten zawsze. W tej chwili nie można. Jak idziemy, to muszę prosić sąsiadów, żebyśmy szły w czwórkę, po prostu wózkiem nosili, bo inaczej nie może. Mamusia chodzić nie może, trzeba na wózku. A tyle miałam wygodę, że sobie podjechałam i kiedy chciałam, od nikogo nie byłam zależna. A w tej Kolejny raz próbowaliśmy porozmawiać z panem Lachowskim. Ten zgodził się na spotkanie. W najbliższym czasie przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie. A my wyemitujemy ten materiał, gdy na niego się natkniemy. A teraz zapraszam państwa na festyn, tym razem w szpitalu psychiatrycznym. W programie tego festynu znajduje się udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci porad specjalistycznych z zakresu neurologii, psychiatrii dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii psychologii, chorób psychosomatycznych oraz uzależnień od alkoholu. Chciałabym również gorąco wszystkich zaprosić na występy zespołów artystycznych z miasta Bolesławca i okolic. Przewidujemy wykonywanie badań laboratoryjnych, takich jak poziom cholesterolu, poziom cukru we krwi. Chcę zaznaczyć, że te badania wykonywane są bez skierowania i badania te wykonywane są również bezpłatnie. Wykonywać będziemy również badania USG, badania EKG. Interpretacja tych badań możliwa będzie przez ordynatora oddziału wewnętrznego naszego szpitala. Jak zwykle będzie nam towarzyszył Big Band Szkoły Muzycznej w Bolesławcu. Również wystąpi para taneczna ze szkoły prywatnej Pasja pana Skowrońskiego. No i wystąpi również, nie wiem czy będzie, myślę, że państwo poznają ten zespół, jeśli nie znają, nazywa się Pireus, który gra gorące rytmy południa. Oprócz tego będą różne stoiska handlowe, gastronomiczne, będzie kiermasz prac pacjentów. Nie, chorym nie przeszkadza, do tej pory nie przeszkadzało. Myślę, że i w tym roku nie będzie przeszkadzało. Festyny są organizowane na terenie szpitala wojewódzkiego. Do tej pory nie było żadnych problemów, jakichkolwiek najmniejszych problemów ze strony pacjentów. Ja myślę, że więcej problemów jest organizacyjnych i ekonomicznych, finansowych niż problemów ze strony szpitala psychiatrycznego, a zwłaszcza pacjentów szpitala psychiatrycznego. Mało tego, uważam, że wyrażę opinię pacjentów naszych, mówiąc, że czekają na tego rodzaju przedsięwzięcia, na tego rodzaju spotkania. Jest dla nich to coś nowego, jest to droga jak gdyby zbliżenia, powrotu pacjentów do środowiska, do społeczeństwa, do rodziny, a przecież o współczesnej psychiatrii o to nam chodzi. I ostatni dzisiaj materiał o zakończeniu roku szkolnego w Budowlance. Życzę wszystkiego najlepszego. Chciałbym jednocześnie podziękować gronu pedagogicznemu zespołowi szkół budowlanych, ponieważ naprawdę ciężko pracują. I myślę, że wyrazem ich ciężkiej pracy jest dzisiejsza uroczystość, podsumowanie tych 5 lat w przypadku absolwentów zespołu szkół budowlanych. Wszystkiego najlepszego. No. Prezydent Bolesławca Józef Burniak składał gratulacje absolwentom technikum. Jestem pod wrażeniem waszego naturalnego sposobu występowania na scenie, mówienia o swoich pracach, mówienia o tym, coście robili przez 5 lat. Wbrew pozorom to wcale nie jest łatwa sztuka i w związku z tym jestem pod urokiem tych wszystkich młodych ludzi, którzy tutaj występowali. Józef Burniak również wyraził podziękowania dyrektorowi szkoły Zygmuntowi Brusiło, który swoją funkcję objął w 1975 roku, czyli już 27 lat poświęca swój czas i wkłada cały swój wysiłek w rozwój szkoły budowlanej. Dyrektor Brusiło nie tylko kieruje tą placówką, ale również działa na rzecz społeczności lokalnej, kierując Towarzystwem Miłośników Bolesławca, uczestnicząc w wielu wydarzeniach, które dzieją się na terenie miasta i powiatu bolesławskiego. Za to też gorąco i serdecznie chcę podziękować. I to tyle na dzisiaj. Kolejna partia wspomnieniowych materiałów sprzed lat już w najbliższą środę. Do zobaczenia.